Witam Was serdecznie, kochani. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu nagrywam taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tych nauczaniach poruszam tematy warowni demonicznych. Każdy z odcinków jest poświęcony odrębnej warowni demonicznej. Dzisiaj mamy 16 odcinek. Chciałbym dzisiaj mówić na temat warowni pesymizmu. Chciałbym najpierw przytoczyć pewien werset z Pisma Świętego w Księdze Izajasza w 40 rozdziale od wersetu 27 do wersetu 31 przeczytamy. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta pytykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Werset ten pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem, który darowuje swoim wyznawcom, swoim dzieciom przestrzeń pozytywnego życia. A Bóg, którego uznaliśmy za Boga, Jezus, któremu oddaliśmy swoje życie, to Bóg optymizmu, to Bóg uszczęśliwienia, to Bóg ratujący człowieka, podnoszący człowieka. To nie jest Bóg, który niszczy człowieka i który zostawia człowieka, który mu zaufał w miejscu śmierci. W związku z tym cały system pesymizmu jest przeciwny takiemu właśnie Bogu. Czym jest pesymizm, przyjaciele? Pesymizm to jest zespół postaw wyrażających się skłonnością do dostrzegania tylko ujemnych stron życia oraz negatywnej oceny rzeczywistości obecnej i przyszłości. Osoby będące pod wpływem tej warowni widzą wszystko, przyjaciele, w czarnych barwach. Oczywiście potrafią dostrzegać pozytywy życia i w niewielkiej mierze cieszyć się z nich, ale ich codzienność, ona jest usłana pesymistycznym, czarnym oglądem rzeczywistości. Te ich małe, pozytywne oceny, te pozytywne olśnienia są chwilowe, słabe i szybko przemijające. O sobie mówią, że są realistami. Każdy pesymista o sobie mówi, że on jest realistą i że mocno stąpa po ziemi. W rzeczywistości jednak ich życie napędzane jest lękiem i troską. Ludzie będący pod wpływem warowni pesymizmu to ludzie lękliwi i troskający się. Osoby będące pod wpływem tej warowni mają bardzo często dobrze rozwiniętą intuicję i wiele złych rzeczy oni rozpoznają intuicyjnie. Jednakże nie potrafią się odciąć od negatywnych obrazów i ocen. Stąd te negatywne oceny i obrazy dominują w ich życiu, mają wpływ na całość ich życia. Czyli oni nie zostają jedynie w
nie zostawiają jedynie sobie tej informacji, którą intuicyjnie rozpoznają, jako pewnej formy ostrzeżenia, czy też oglądu od strony prawdy i nie korzystają sobie z tego w odpowiedni sposób, tylko tak naprawdę ta negatywna ocena, ten negatywny obraz wpływa na negatywną ocenę rzeczywistości w całości u nich. Gdy osoba będąca pod wpływem warowni pesymizmu rodzi się na nowo z Bożego Ducha i otwiera się duchowo na Boże przekazy, to jej proroctwa i objawienia są zanieczyszczone pesymizmem. I zanieczyszczają również ludzi, do których ta osoba prorokuje, czy też uwalnia owe objawienia. Właśnie bardzo często ludzie obdarowani proroczo jednocześnie są pod wpływem warowni pesymizmu. To jest dramatyczna historia, bo mamy tutaj proroka, człowieka, który w duchu swoim on ogląda rzeczy przyszłe. On ogląda rzeczy głębiej. Jednocześnie warownia pesymizmu, która jest w jego duszy, uniemożliwia mu w pewnym sensie podanie całego obrazu zjawiska. Tylko ów prorok, ów człowiek obdarowany proroczo, on informuje środowisko na zewnątrz o ciemnych stronach rzeczywistości i daje temu jakby nakładzie na to największy nacisk. Daje temu królować w swoim prorokowaniu. Dla osób będących pod wpływem warowni pesymizmu zazwyczaj wszystko jest niekompletne, niepełne, nie do końca jasne. Zawsze czegoś gdzieś brakuje. Kiedy zapytasz takiego człowieka, jak ci smakowała ta potrawa, człowiek ten bardzo rzadko odpowie: super, to naprawdę było świetne. Nawet gdy potrawa będzie dobra, to on powie: mogłoby się jednak troszeczkę dłużej gotować. Mogłoby tutaj być troszkę inna, przyprawa. Czyli zobaczcie, człowiek taki, będący pod wpływem tejże warowni pesymizmu, on główny nacisk zawsze będzie kładł na coś, co jest negatywne. Czyli te negatywne zjawisko, ono będzie przykrywało pozytywne zjawisko. Ludzie tacy widzą zawsze szklankę, w cudzysłowie, do połowy pustą, nigdy do połowy pełną. Gdy się napełni im się szklankę wodą, pokaże im się, co widzisz, to on powie: widzę szklankę do połowy pustą. Człowiek, który ma pozytywne podejście do życia, powie: widzę szklankę do połowy pełną. Człowiek, który nie jest pod wpływem tejże warowni, będzie widział pozytyw. Człowiek będący pod wpływem warowni pesymizmu będzie widział negatywną część. Warownia ta doprowadza ludzi, którzy są pod jej wpływem, do niepełnego przeżywania życia. Pesymiści przeżywają życie w sposób niepełny. Nie są w stanie zaczerpnąć z życia wszystkiego, co Bóg im dał. Ludzie ci nigdy nie osiągają pewnych celów i nigdy nie rozwijają pewnych relacji. Są jakby zablokowani, jeżeli chodzi o przeżywalność życia. Ponieważ negatywna sfera życia, ona jest dla nich zawsze pierwsza. A w związku z tym, że wszelka forma negatywizmu jest częścią śmierci, to co jest dla nich pierwsze, jest śmiertelne.
dominujące ich ciemne objawienia i ciemna postrzegalność skutecznie zatrzymują ich przed sukcesem. Pesymiści nie osiągają sukcesów życiowych w pełni. Ich sukces życiowy jest mały, krótki, niewielki, jeżeli w ogóle jest gdzieś. Zazwyczaj są to ludzie, którzy żyją w pewnej formie niskości. Oni są nisko w życiu. Pesymiści są ostrożni, powściągliwi, nieskłonni do ryzykowania. Długo analizują. Rzadko reagują spontanicznie na coś. Są skłonni do krytyki, obmawiają negatywne zachowania innych ludzi. Bardzo chętnie rozmawiają o negatywnych zachowaniach, o negatywnych sferach życia. Ludzi chcą widzieć doskonałymi, nie dostrzegają tak zwanego procesu wzrastania. Nie dowierzają temu, czego sami nie sprawdzą lub nie doświadczą. Siebie stawiają w miejscu arbitrów życiowych. Właśnie z uwagi na to, że ich intuicja jest rozwinięta, częstokroć o wiele bardziej niż innych ludzi, uważają, że przez to, że widzą dalej, to też rozumieją lepiej. Ale przyjaciele, to, że ktoś widzi dalej, nie oznacza, że rozumie lepiej. Można widzieć daleko, można widzieć proroczo, ale to jeszcze nie oznacza, że się rozumie to, co się tam dzieje, w tym miejscu widzenia. Można widzieć obraz przyszłości, można widzieć głębię jakiegoś zagadnienia, ale niekoniecznie wiedzieć, co dalej z tym zrobić. I pesymista, on widzi i uważa, że on w związku z tym, że widzi, jest w pewnym sensie arbitrem. On jest tutaj jako ten osądzający zjawisko. Są to ludzie często przewrażliwieni na swoim punkcie i bardzo niechętnie przyjmują krytykę wobec swojego życia. Piastując kierownicze stanowiska, zapełniają swoje głowy negatywnymi postawami podwładnych i wciąż o nich rozmyślają, co doprowadza ich do bardzo silnych obciążeń wewnętrznych. Chętnie rozwijają się tylko w tych dziedzinach, które sami oceniają jako ważne dla nich. Najczęściej są to dziedziny, które przynoszą im te niewielkie poczucia bezpieczeństwa i ich się trzymają. No i pesymiści mają skłonności do nałogów. Przyjaciele, jeżeli ktoś z was dostrzeże w sobie lub w ludziach z najbliższego środowiska ponad połowę systematycznie funkcjonujących cech, o których mówiłem przed chwileczką, to znaczy, że mamy do czynienia z warownią pesymizmu. Jakie są główne demony, które zasiedlają tą warownię? Przede wszystkim to niedowiarstwo, po drugie lęk, po trzecie depresja, czyli duch ściśnienia, następnie duchy nieme i głuche, które uniemożliwiają kształcenie się i rozumienie rzeczy, następnie izolacja, następnie smutek, następnie wrogość, potem podejrzliwość, następnie śmierć. Również potwarz
też krytyka i głupota. Następnie duchy nałogów. Następnie ciemność i chaos. Kochani, jeżeli zobaczycie w swoim życiu lub w życiu ludzi, którzy są z wami związani życiem, warownię pesymizmu, to wytoczcie jej walkę. Postąpcie tak, jak uczyłem w odcinku na temat burzenia warowni demonicznych. Jeżeli nie będziecie sobie radzić, skontaktujcie się z naszą służbą albo z osobą, która jest w stanie wam pomóc. I pozbądźcie się tego świństwa z waszego życia. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa. I dziękuję Ci za ludzi, którzy słuchali tego wykładu. I ja modlę się teraz, Ojcze, aby to słowo przenikało każdego z ludzi. Aby ta prawda dotykała każdego z ludzi. Ojcze, ja Tobie dziękuję za to. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Przynoszę Ci teraz ludzi, którzy są pod wpływem warowni pesymizmu. Ja przeklinam tą warownię. Ja podważam ją. Ja w imieniu Jezusa wykorzeniam ją i posyłam Bożych aniołów, aby pomagali ludziom wyrzucić każdą demoniczną siłę związaną z warownią pesymizmu. Ojcze, ja modlę się teraz, aby ludzie podejmowali działania i zmieniali myślenie, aby pesymizm w ich życiu został potępiony i zniszczony w imieniu Jezusa. Amen.